Siema, Wito. 1 października. Główny zbrojniczek, jak widać. Troszkę wam może przybliżyć, żebyście to zobaczyli. Między kokosem a korzeniem, ta przestrzeń. Tam widzicie? Jest chmarka... chmarka Akar Electric Blue. Tak więc uchowali młode rodzice. O dziwo, chociażbym nie dał wiary, że coś z tego wyjdzie. To jest jedyne miejsce, z którego mogę je zobaczyć. I wy też. Ja widzę tylko część ich. Widziałem oczywiście tam przez ten zarośnięty nurzaniec, że tam rodzice są przy dnie i coś tam skierowane pieskiem do dołu. Podejrzewam, że mogę wyjść się do dołu lub coś. Teraz oboje rodzice fajnie się tym zajmują. Powiem wam, że ja jako homo sapiens bym chyba lepszego miejsca tutaj na takie gniazdo w całym zbiorniku nie znalazł. Chociaż wam powiem, że no tutaj u mnie kryjówek nie brakuje. Może kiedyś mam zrobię taki ogólny zrzut tego wszystkiego, gdzie tu się ryby mogą chować. No ale to nie dziś. I powiem wam, że tutaj są super osłonięte teraz tym korzeniem z góry, nurzańcem od tyłu, z boku nurzańcem, z boku donicą i jest kokos. No powiem wam, że ciężko komuś się tam wedrzeć. Rodzice nie są nadzwyczaj agresywni. Faktycznie pozwalają podpływać pod sam kokos, innym rybom. Nie ma tam jakiejś super pogoni za jakimiś osobnikami. Czasem tylko jedno lub drugie z Electric Blue wyskoczy tak frontowo do moich czerwniaków. Troszkę się napuszą, czy jedno, czy drugie, nawet się nie skłóną. Dzisiaj to w sumie widziałem tylko raz, a ogólnie pewnie przed akwarium spędziłem już ponad godzinę. I dają sobie radę, nie tłuką się, więc jest pozytywnie. Jak widzicie, jeszcze tutaj żabienica nie została przycięta, to oczywiście no już takie wygniłe liście, po prostu nie interweniuję tam na tą chwilę, póki są tam małe rybcie, ja tam się nie będę z niczym pchał, chociaż dzisiaj sobie pomyślałem, że może jednak, ale nie, odpuściłem sobie. Rybki są już po kolacji, ja też, więc taką chwilkę znalazłem, żeby wam pokazać, bo nie wiem, jak długo się one utrzymają. Są drobne. Nie wiem, czy nie troszkę mniejsze od barniaków, ale już pływają. No tutaj nie liczę na to, że je odchowam z tego względu, że ciężko mi je będzie podkarmić czymś. Ale o dziwo widzę, że tak jak barwniaki, coś sobie tam podskubują. Jakiś osad, jakiś pył, który osiada na korzeniu, na kokosie. Z roślinek tak samo. Wy może tego tak nie zobaczycie, bo to trzeba się naprawdę wpatrzyć. Ja tak z obiektywu widzę to inaczej. Wam to troszkę inaczej oddaję. Tak na tą chwilę ja widzę tam około 40 sztuk, ale to jest tylko szpara, przez którą ja widzę. Nie wiem, co jest powyżej, nie wiem, co jest poniżej. Mam nadzieję, że się nie będą rozpływać zbytnio, bo raczej we dwoje rodzice tam siedzą, tylko jedno zmiana. Drugie, chociaż teraz się wymieniły tymi rejonami i ten, który bardziej patrolował tutaj rejony dookoła, teraz on tam siedzi głównie z nimi, ten większy osobnik. Już sam teraz powiem wam szczerze, że nie potrafię ocenić, czy to jest ta samica. Dla mnie są oboje podobni. Najpierw twierdziłem, że ten mniejszy to jest samiec, a teraz ja znam, czy ten mniejszy to nie jest samica. Mniejsza o to, przyjrzę się im w późniejszym czasie. Tu wypłynął ten większy osobnik teraz. No widzicie, Kiris też tam koło niego płynie i skubnie go, praktycznie go popchnie tylko pyskiem i to jest cała jego agresja.
Także nie będzie, myślę, źle troszkę. To teraz może przestawimy. Także ja już widzieliście. Troszkę sobie zobaczymy, jak to wygląda z innej perspektywy. Tak to wygląda z innej perspektywy. No także spójrzcie sami. No miejsce jest po prostu idealne na to, żeby utrzymać tamte młode. Jak długo? No nie wiadomo. Barniaki odpuściły sobie już wycieranie się, tarłowanie się w miejscu, w którym miały docelowym tam swoją tą lewą stronę. Teraz tam są czerwniaki. Ale one tam raczej nic sobie nie kombinują. Po prostu są spokojne, nieagresywne. Tak jak mówię, nawet kontakt wzrokowy, odległość 5 cm od Electric Blue, gdzie praktycznie czerniak tak fajnie ma tą taką dodatkowe takie oko na łusce. No teraz oczywiście chyba Kiesa przegonił dość dobrze, czyli coś tam może będą sobie szykować. I powiem wam, że fajnie to oko tak nastroszy też skrzelami, tak się napuszy jak kogut. To po to, żeby był grubszy, żeby był większy. I fajnie to wygląda. Kanarki też mi się już troszkę uspokoiły. Tutaj są nad czerniakami. No przynajmniej się już tak nie tłuką, bo już miałem ich dosyć powoli. Troszkę mnie zaczęły drażnić tymi walkami swoimi. W sumie to nie wiem o nic. Z czasem się śmieję, że tak zawisną przed sobą i tak, z takimi drgawkami do siebie podchodzą, jak na siebie szczekały. Jak psy, ale nie wiem, o co im chodzi. No, raczej się tutaj do tego nie zebrałem. Ja tutaj utrzymuję temperaturę 25-26 stopni. Więc to jest za mało, żeby sobie mogły pójść w tarło. No, ale do takich potyczek drobnych to jednak temperatura tutaj nie przeszkadza. Cóż więcej, co wam tu mogę jeszcze pokazać w tym zbiorniczku? No widzicie, że wyrótki są tutaj nadal. Jakoś sobie dałem radę. Kosiarki już się szykują na plaży do snu. Tam już ta się coś obciera. Nie wiem, co się chce pozbyć. I cóż więcej. Tutaj mają schronienie moje akarki z Maroni. Jak widzicie, troszkę wam zbliżę. Są mi barwniaki. Gdzieś tu były dopiero akary. Ich, powiem wam szczerze, nawet nie widać. Tak sobie wybrał to miejsce. Lubią takie zacienione miejsce. A no, bo bym zapomniał. Jedna z nich mi przez moją głupotę padła. Już wam pokazuję czemu. Tutaj mam rogatka, tak? I tutaj jest kotnik. Czułem go z tego względu, że no mam tu molinezję taką przy nadziei i mnie czeka takiego przy nadziei. I no czekam, już sobie będę władał do tego. On jest fajnie osłonięty, żeby nie było tak jak kiedyś to miało miejsce, jak tu kupiki trzymałem, że skary praktycznie od tego kotnika nie odstępowały, tylko czekały, żeby coś puściły, żeby popukać ten plastik, żeby tam sami zestresować. Także ja zamontowałem sobie ten kotnik. On jest z przykrywką, ale no nie dałem sobie tej przykrywki, bo po prostu chciałem ją mieć zdjętą, nie było tam żadnej ryby, więc jak złapię tą żeworódkę, że jak ją wsadzę, żebym się nie musiał jeszcze bawić z podnoszeniem przykrywki. Tu się mi tyle zrobi, ale pokażę wam, o co mi chodzi i co się stało. To moja głupota. Straciłem 10 cm akarę. Tu widzicie, tu jest kotniczek i wpadła mi akarka z Maroni w ten kotnik. A wiadomo, że to jest duża ryba, czyli walnęła w tą kratkę pod nią. Nie wiem, jak długo tam była, ale po prostu się, nie wiem, udusiła, jak to nazwać. Wpłynęła pod to, kratka się zapadła i
i już nie mogła wypłynąć. A ja to zobaczyłem dopiero wieczorem, więc nie wiem, czy bo tutaj cały dzień. Ja wiadomo, że ja ich nie liczę. Nie siedzę przed tym i nie da się ich tak policzyć, dopiero jak się razem się pojawią. Starają się świetnie kamuflować z tymi liśćmi większymi, więc no super rybcie. Tutaj widzicie, tutaj macie jednego osobnika. W ogóle przebrał ciemnych barw. Teraz zostało ich około 5, no dokładnie 5, bo było 6. Przekarmienie były wszystkie, a teraz już sobie poszły w swoje inne miejsca. Także, no cóż, myślę, że tyle, co u mnie mogę wam powiedzieć, co jest nowości. No zobaczymy, jak się potoczy sprawa tych akarek Electric Blue. Jak im to pójdzie, chociaż jak mówiłem, wątpię w to. Ale zobaczymy. Nie wiem, kiedy zobaczycie ten film, bo to jeszcze chyba mam 2 do wystawienia. Wcześniejsze jakoś ten film, który został ostatnio udostępniony, jakoś nie może osiągnąć tych 150 wyświetleń. No ale dobra. Dobrze, że mam tych kilka filmów na zapas, że mam wam coś pokazać, bo może kiedyś nadejść taki okres, że nie będę miał co pokazać i na siłę wam nie będę nic nagrywał. Także tutaj na chwilę widzieliście, że młode akarki są. Jak długo się utrzymają, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że może się coś uda odchować. Dobra, to dziękuję wam wszystkim i do następnego razu. Trzymajcie się, witohej.